Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy nasz apel pamięci z kolejną miesięcznicę tragedii smoleńskiej. Jest z nami prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Witamy bardzo serdecznie. Zaczniemy od świętej pieśni naszego narodu, od hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Za zabranie głosu prosimy pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, trwamy, idziemy w tym marszu już prawie 4 lata. Prawie 4 lata wysiłku, determinacji po to, by prawda została ujawniona. Uczczeni zostali ci, którzy zginęli. Uczczony został prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. By stało się to, co po tragedii powinno się stać, a się nie stało. I to nie jest wysiłek jałowy. Jesteśmy dzisiaj, powtarzam to co miesiąc, tej prawdy bliżsi. Bliżsi niż 4 lata temu, niespełna 4 lata temu, kiedy doszło do tragedii, ale bliżsi także niż miesiąc temu. Ujawniane są coraz to nowe fakty, coraz bardziej dezawuowana jest koncepcja przedstawiana przez władzę. I musimy z tego procesu dążenia do prawdy czerpać siłę i czerpać nadzieję. Nadzieję, która jest nam niezbędnie potrzebna. Wiarę, która jest nam niezbędnie potrzebna, żeby dalej iść. Iść w tych marszach, ale iść także w tym szerszym znaczeniu. Iść ku prawdzie, ku sprawiedliwości, ku temu, co będzie nas budowało, budowało jako naród, co będzie prowadziło do wyjścia z tej zapaści, w której dziś żyjemy. Tak, zapaści, bo mamy sprawę smoleńską, ale mamy także wiele innych wydarzeń, które pokazują tę zapaść. Chciałem jeszcze raz z
zwrócić się serdecznym podziękowaniem do Antoniego Macierewicza, bo o nim za chwilę będę mówił. Antoni Macierewicz, człowiek, który od 37 już lat jest w centrum polskiej historii i ma ogromne zasługi, niezwykłe zasługi, jest przedmiotem strasznego ataku. Dlaczego? Bo zlikwidował wojskowe służby specjalne, już niezależnie od pamięci Macierewicza. Bo zlikwidował wojskowe służby informacyjne, bo zlikwidował długie ramię Moskwy. Jeśli otworzymy odpowiednie kanały w telewizji, słyszymy atak, atak, atak. Żadnych argumentów, żadnych faktów. Tylko to, że stało się coś strasznego. I wielu Polaków niezorientowanych w to wierzy. Wierzy w te wszystkie bzdury. Wierzy w tą niesłychaną sytuację, w której w Polsce niepodległej, bo przecież musimy wierzyć, że Polska jest, a w każdym razie może być niepodległa, że w Polsce niepodległej atakuje się ludzi, którzy zrobili to, co powinno być zrobione na samym początku. To powinno być jednym z pierwszych aktów wolnej Polski. Likwidacja tego wszystkiego, co wiązało nas z Rosją, co wpychało nas pod rosyjski mur. Mamy więc dzisiaj do czynienia z zapaścią naprawdę głęboką i z sytuacją, w której wrogowie Polski działają już bez maski. Nie wiem, co ich do tego zmusza, ale sami sobie tą maskę z twarzy zrywają. I to, co tutaj czynimy, te marsze, nasza obecność, to jest walka o taką Polskę, gdzie podstawowe wartości będą oczywistością. Tu jest walka! W żadnym wypadku i nigdy nikt nie ośmieli się podnieść rękę na ludzi i na czyny, którzy Polsce służą. Wierzę, że ten czas przyjdzie. Wierzę, że jest to już czas nieodległy. Ale musimy tu być za miesiąc, za dwa, gdy będzie czwarta rocznica. Musimy, jeśli trzeba, być tu i za lata. Musimy maszerować w marszu ku wolnej Polsce. Odczytanie apelu, który co miesiąc wybrzmiewa w różnych miastach Polski i w tym miejscu, w którym gromadzimy się od 10 kwietnia 2010 roku. Odczytanie tego apelu proszę szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej Anitę Czerwińską. Od 10 kwietnia 2010 roku, miesiąc w miesiąc, spotykamy się w miejscach, które upamiętniają to wydarzenie. Polska w tym czasie zaczęła się zmieniać. Większość Polaków odrzuca władzę, która skorzygowała śledztwo w sprawie smoleńskiej tragedii. Powstało i rozwija się wiele mediów walczących o prawo. Do Gazety Polskiej dołączają kolejne i podobnie jak wszystkie media, strefy wolnego słowa nie przyjmują rządowej wersji śledztwa w tej sprawie. Zmienia się też otoczenie międzynarodowe, budują się narody, które Rosja do tej pory uważała za swoją strefę wpływu. Pogarszają się też relacje Moskwy z państwami Zachodu. To wszystko powoduje, że pomocnicy Moskwy zaczynają czuć się zagrożeni. Jeszcze ostatkiem sił próbują atakować i zastraszać ludzi badających smoleńską tragedię. Ale ich czas już się kończy. Odejdą wraz ze wszystkimi, którzy zaprzedali się kłamstwu i złu. Proszę Państwa, chciałam bardzo serdecznie prosić, abyśmy w modlitwie, tę, którą za chwilę wspólnie odmówimy, pamiętali o świętej pamięci Zenonie Torzu,
przewodniczącym Klubu Gazety Polskiej w Poznaniu, którego pożegnaliśmy dzisiaj. Dziękuję też bardzo w imieniu wszystkich klubów panu posłowi Antoniemu Macierewiczowi za to, że był pan dzisiaj z nami i razem z nami pożegnał naszego przyjaciela. Dziękuję. Dziękujemy! 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 Drodzy Państwo, zanim połączy nas jeszcze wspólna modlitwa, bardzo proszę o zabranie głosu Andrzeja Melaka, brata świętej pamięci Stefana Melaka. Szanowni Państwo, zbliżają się następne ważne dla narodu rocznice. 183 lata temu polskie wojsko pod Olszynką Grochowską wstrzymało marsz Dybicza na Warszawę. Warszawa uniknęła wtedy rzezi podobnej do rzezi praskiej. Obroniła się na kilka miesięcy. Wstrzymała atak rosyjski na stolicę. 23 lutego o godzinie 12.30 w kościele na placu Szembeka będzie sprawowana święta ofiara za tych, którzy oddali życie i stanęli w obronie ojczyzny przed rosyjską hegemonią. Zapraszamy Was na tą uroczystość. 8 marca natomiast przy ulicy Kwatery Głównej Grochowskiej odbędzie się początek inscenizacji bitwy pod Olszynką Grochowską. Stamtąd w szyku marszowym przejdziemy na pola Olszynki i będzie inscenizacja z udziałem ponad 300 rekonstruktorów. Proszę Państwa, 1 marca rocznica żołnierzy wyklętych, których raczej powinniśmy nazywać niezłomnymi. Tego dnia obchodzimy kolejne święto, które zostało ustanowione dzięki świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i Januszowi Kurtyce. Wszyscy, ilu nas jest, pamiętajmy, że Warszawa i okolice to jest ziemia święta przesiąknięta krwią najlepszych Polaków. W wielu miejscach Warszawy odbędą się zgromadzenia, będą składane kwiaty. O godzinie 17 zaś na placu imienia Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, będą centralne uroczystości. Apel poległych, składanie kwiatów, a później msza święta w katedrze świętego Jana. Serdecznie proszę, zapraszamy i prosimy pamiętać, bo obowiązkiem każdego z nas jest pamiętać i oddać hołd tym, którzy tak jak my dzisiaj wspominamy naszych bliskich, oddali życie za ojczyznę. Oni na to zasłużyli. Jest z nami ksiądz Stanisław Małkowski, którego bardzo serdecznie prosimy o poprowadzenie wspólnej modlitwy, która zakończy nasz apel pamięci. Przy pamięci prawdy i nadziei obok Pałacu Namiestnikowskiego, który był pałacem prezydenckim, będzie pałacem prezydenckim, wyrażamy nasze pragnienie, aby Polska żyła. Pragnie tego Jezus Chrystus, pragnie tego Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pana Polski, pragnie tego Aniołowie Święci, pragnie tego ofiary Kapienia pierwszego i ofiary drugiego. Kapienia modlą się za nami, posądowa. Tak więc widzialny obraz naszej wspólnoty tutaj łączy się niewidzialną obecnością wielu. Choćby przeciwnik miał całe piekło po swojej stronie.
jeżeli po naszej stronie ktoś by nas na razie wydawało się złożymy. Jeżeli mamy po naszej stronie niebo, wówczas zwyciężymy. I dlatego wypowiadamy nasz patriotyzm, naszą miłość ojczyzny, a również wypowiadamy w modlitwie pragnienie, aby Chrystus w ojczyźnie zwyciężył, aby Matka Najświętsza potwierdziła to, iż jest Królową Polski. Ona tego zapragnęła, ona od naszej ojczyzny się nie odwróciła, chociaż wielu Polaków odwraca się od Boga, od Chrystusa, od Maryi, to jednak jest tam wspólnota wiary, nadziei, miłości, która trwa. Jest modlitwa, która nas obowiązuje, aby być przy tych, którzy cierpią, przy tych, którzy walczą, przy tych, którzy ojczyznę bronią. Zaśpiewajmy apel jasnogórski. Maryjo, Królowa Polski, Maryjo, Królowa Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Egzorcyzmy z prośbą, aby złe duchy opuściły Pałac Romistikowski, a także ten dom krakowski przy ulicy 55, który stał się za zgodą władz Warszawy domu publicznym. Potężna niebies królowa i pani anioł, ty, która otrzymała się sława, posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie cię prosimy, rozkaz kurcom anielskim, aby ścigały szatana, stłumimy ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, wrócimy do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, pomagaj nam w walce, a wszystkie godliwości szatańską złego ducha, bądź nas obroną. Oby go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty wodząc niemieckich zastępów, szatana i wszędzie tylko, które nas głowy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strażą piekła. Amen. Udzielę błogosławieństwa Panu Twemu i z Duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I na nas powstanie z nami na zawsze. Amen. Szczęść Boże Zabijanie. Bóg zapłać. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał, tarcząc swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Panie, przed Twe ołtarze zanosi błaganie, ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Drodzy Państwo, kończymy nasz apel pamięci. Bardzo serdecznie dziękujemy kapłanom, dziękujemy panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, rodzinom ofiar tragedii smoleńskiej. Jest z nami pani senator Beata Gosiewska, pan Andrzej Melak. Dziękujemy wszystkim, którzy łączą się z nami w tym miejscu w modlitwie. Dziękujemy górnikom z kopalni Mysłowice, którzy co miesiąc są z nami
Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy też bronią codziennie tego miejsca, obrońcom krzyża, którzy tu z kapłanami naszymi wiernie trwają w pamięci, w modlitwie. Jarosław! Jarosław! Jarosław!